Turbinka wisi. Wezmę sobie lampę. A tu mamy miejsce, takie ogromne, po turbinie. Tutaj kiedyś byście wyciągali skrzynię w biturbo, to trzeba odkręcić tutaj dwie śruby odmocowania turbiny, bo raz, że wam skrzynia nie wyjdzie, a dwa, że możecie uszkodzić turbinę. No. Uszczelki trzeba nowe pozaukładać. Tutaj. Gdzieś musiała spaść jedna uszczelka chyba. No nic, to znajdziemy, to. Chyba, że z drugiej strony jest. Nie, musiała spaść. No nic, trzeba to przyzbrajać. Wkładać wszystko na swoje miejsce i do auta. Lecimy dalej. Nowa. Stara. Dobrze, w aucie mamy powierzchnie przygotowane, zabezpieczone ze śrubkami. Teraz trzeba iść turbinę przyzbroić. Czekam jeszcze na uszczelki i montować to z powrotem. Zamówiłem sobie uszczelki. Miały być takie, zgodnie z numerem oryginału. A przyszło coś takiego. Jakby trochę się różni. Generalnie w programach też są błędy, więc na to trzeba uważać. Szczególnie przy jakichś dużych robotach, jakiś tam zawsze jeden błąd skoczy. Że części są źle opisane. To najgorsze, numer jest prawidłowo wybrany, po prostu są złe części. Dobrze, nowa turbina już wisi na haku. Wkładam ją do auta. Mógłbym powiedzieć, że montaż odbywa się w odwrotnej kolejności jak demontaż. Tak jak piszą w instrukcji, ale coś tam wam będę nagrywał. Więc wkładamy turbinę, uszczelki są pozakładane nowe, powierzchnie są poczyszczone. A was zapraszam na... Turbina siedzi w aucie. Mam śruby, jedna. Druga. I trzecia. I dwa sporniki jeszcze, z prawej i z lewej strony. No i tam wydechy na dole. I trzeba to wszystko mniej więcej razem poskręcać. Zgodnie z instrukcją przy montażu, tej rury powinno nie być. Tylko problem jest tego typu, że jak odkręcicie tam rurę, nawet pisze to w instrukcji, to jest możliwość uszkodzenia turbiny, bo wirnik wystaje poza tą rurę. Wirnik jakby jest w tej rurze. A uwierzcie mi, jak wkładacie tutaj, to jest dość mało miejsca, więc bardzo szybko można uszkodzić ten wirnik. A szkoda by było nową turbinę uszkodzić. Więc ja to montuję z tą rurą, tyle że jest ciężko, ciężko, bo jest mało miejsca. Ale tak jak widać, da się. Dobra, lecimy dalej z tematem. Turbinka jest załapana, znaczy załapana, przykręcona do silnika. Już się nie rusza, chyba że z całym motorem. Wydechy są poskładane, mocowania są poskładane. Muszę złożyć spływ oleju. Tutaj przewody powietrzne. Instalacje z drugiej strony, tam jeszcze katalizator. No, pierw sobie zacznę z tej strony, bo ten katalizator to trochę jest przerąbane tam wkładać. Więc lecimy dalej. Turbiny dookoła są poskładane. Z prawej strony praktycznie wszystko. Lewa strona, wisienka na torcie, trzeba zamontować DPF-a. I później jeszcze, jak będzie DPF, to trzeba tutaj pozakładać jakieś różne gadżety. Bo jak są te gadżety, to DPF nie wychodzi. Więc lecimy dalej z tematem. Dobrze, turbina jest przykręcona, dookoła jest poskładana. Węże, wężyki, zostały mi tylko węże od nagrzewnicy, żeby płynem zalać. DPF jest poskręcany, od dołu jest wszystko poskręcane, na mocowania poskręcane. Rurki, przewody, przewodziki. Zostało tylko ciśnienie oleju, ale to będę składał, jak dopiero będę po szybie składał, bo trzeba turbinę pozalewać jedną i drugą olejem, żeby start był taki, no jakiś tam olej musi być, tak? Turbiny i tak są nowe, to na pewno są zalewane, ale tak trzeba zrobić.
zalać tu troszkę oleju, tu troszkę oleju i wtedy przewody, wtedy ona sobie startuje. Już tam ma jakiś olej. Olej oczywiście też będzie wymieniany. Od dołu praktycznie wszystko. Zostało jeszcze tam sonda przykręcona. No, praktycznie to pod szybie, jakieś węże, wężyki. I będziemy odpalać. Popatrzcie, jakie to jest duże. To jest ogromne. Mój palec i turbina. No ale 313 koni. Coś tam musi dmuchać. Dobra, zaślepki jeszcze leżą. Jak gwiazdy się ułożyły. Lecimy dalej z tematem. Audia 6, T7. 313 koni biturbo, temat zamykamy. Jestem na jeździe próbnej, turbinka jeszcze troszkę wygrzewa. Coś tam podkarta, to się wszystko musi powygrzewać. Jakieś tam palce tłuszcze, to się wszystko musi wypalić, dlatego trzeba pojeździć takim autem, żeby klient odebrał i żeby mu się nie kopiło z tej maski, bo się wystraszy. Tak jeszcze zostały dekle, tak jak zawsze tutaj to już sprawdzam. Sprawdzam tutaj temperaturę na nagrzewnicy. Olej wymieniony. Ten temat zamykamy, was jak zawsze zapraszam na kanał. Dawajcie łapki, dawajcie suby, piszcie komentarze, udostępniajcie filmy. To tylko w taki sposób ten kanał się będzie rozwijał, tak? Więc wracam zaraz na warsztat, muszę to wszystko jeszcze pouzbrajać i dziękuję bardzo za oglądanie i że jesteście. No na razie, cześć.